Dobra, mój drodzy, tak na szybko, bo chciałem wam okazać właściwości pędzla. Zapiszę sobie na ten projekt i teraz chciałbym w tym samym katalogu zaznaczyć nowy projekt utworzyć. Może jabłko, bo można w tym malować też. Bo do malowania program też się nadaje. Tylko jest parę opcji, na które trzeba zwrócić uwagę i są one ważne. Tylko muszę wam pokazać, jak przełączam między dwoma projektami, bo aktualnie jestem w innym projekcie, bo tak program sobie skonfigurowałem. W preferencjach muszę zmienić na inny katalog, wtedy będę mógł przełączyć na nowo utworzony katalog. Bo ja chcę namalować szybko jabłko. Na szczęście można, bo mam skonfigurowane pędzle i mógłbym zaimportować. Ale muszę wyjść teraz z programu i wejść do niego z powrotem. Nie, jeszcze się plik XML nie pojawił. Zazwyczaj jest plik XML wewnątrz nowego katalogu. No szybciej tu, ładuj się szybciej. Teraz nowy projekt. W tym katalogu jabłko. Jabłko, bo chcę spróbować jabłko namalować. Dość szybko ten program reaguje. Tylko, że jak jest nowy katalog, to czasami głupio to zajmuje i niezbyt szybko, jak chcę dołączyć pliki do nowego katalogu. Wkurzające czasami to jest. Ale i tak jest lepiej niż kiedyś, bo kiedyś dużo dłużej czekałem, jak pracowałem na przy użyciu wektorów. Nie korzystam z wektorów, bo one jakoś tak powolno działają. Trzeba mieć lepszą kartę graficzną. Nie wiem, jakiś taki najnowszy procesor. Ja nie mam złego procesora, ale ja zawsze wolałem bardziej grafikę rasterową. Spróbuję, moi drodzy, załadować teraz moje pędzle. O ile będzie się dało, ale na przykład musiałbym coś... O, teraz mi utworzył pierwszą klatkę kluczową. Bo musiałbym mieć też do kolorowania level. Kolorowanie. O, tu mamy rozdzielczość. No się tak zastanawiam, bo... No, mógłbym tak zrobić, żeby od razu... Co to? Nie, gdzie mi to tworzy? Nie, muszę zaznaczyć. Tu mam je utworzyć, tu. A teraz sprawdzę. Bo tu jeszcze jest opcja, że możecie ustawić wielkość papieru. Ale... Czekajcie, bo tu jakoś tak dziwnie mi się teraz to robi. Musiałbym tu na ten widok przełączyć. I wtedy będę mógł. Czasami to nie jest aktywne, ale to nie szkodzi. Dlaczego czasami to jest nieaktywne? No, właśnie się ciągle, moi drodzy, zastanawiam, dlaczego czasami... Bo to jest... rozmiar papieru też jest ważny. Muszę sprawdzić, gdzie jest granica przy malowaniu. Co jest? Ach, nie zaznaczyłem tego, co trzeba. Jest granica... Nie, jest okej, bo myślałem, że nie mogę... Czasami jest tak, że jest papier, a dotąd tylko maluję, to robicie tak, że tu zmieniacie rozmiar papieru.
Ale czasami to opcje jest nieaktywna. To chyba trzeba coś takiego zrobić. Utwórz pustą. Utwórz pustą kratkę, tu ode mnie też. I chyba dopiero wtedy ta opcja, działa. Bo ja się zastanawiam, czemu ta opcja nie działa, ale już teraz działa. Dzięki Bogu działa ta opcja, także jest ok. Zapisz wszystko. Kurde, muszę zaraz iść, ale chciałem wam pokazać. Spróbuję teraz moje pędzle załadować, bo nie chcę mi się ich... Po prostu nie chcę mi się ich jak gdyby na nowo tworzyć. To se z innego katalogu je zaimportuję. Chyba tak trzeba. Chyba trzeba manualnie to zrobić. Najlepiej jakbym to importował. Co jest? Aha, ładuje mi tylko jakoś tak powoli. Oby tylko błędy się nie pojawiły, bo z tym programem nigdy nic nie wiadomo. O, ładujesz się czy co? O, niby... O, pisze, że mi zaimortował. No, co robię? Czemu tak wolno to ładuje? Przepraszam, moi drodzy, ale coś wolno mi ładuje paletę pędzli. Nie, czemu tak wolno? Co to za komunikat? Dziwny. Choroba jasna. Ale moi drodzy, mam pewien pomysł, jak ten proces przyspieszyć. Widać, że ta opcja trochę u nich nie działa. Choroba jasna, nie chcę tak robić, bo mogę tylko zepsuć program. Nie, mam lepszy pomysł. Zrobię tak. Pożyczę sobie tą aletę. Nie wiem, czy dobrze robię pracując. Bo mi nie chcę importować jak należy. Coloring level. Tą paletę skopiuję tu. Skopiuję ją tu. O co chodzi teraz? Co zamierzam zrobić? Zamierzam jeszcze raz zrobić tak, jak wam okazywałem w tutorialu, jak zarządzać starymi projektami. Tak, abym nie musiał na nowo ładować wszystkich pędzli. Bo muszę programowi powiedzieć, że chcę to zaimportować. No to dobra, to sobie jeszcze raz zaznaczę. Holanda, czy to pomoże? Nie, dlatego, że kopiowałem link. I ja muszę jakby jeszcze raz mu powiedzieć, że to jest ten sam katalog, ale dokonałem w nim zmian. Dlatego, że skopiowałem paletę z pędzlami, aby nie musieć na nowo rysować. Kurde, jaka późna godzina. Trzeba będzie zaraz pójść, ale chcę jeszcze dla was to pokazać wam. Nowy projekt. Apple. Dobra, nazwę go inaczej, bo mam zaimportowany plik. Kurde, jak wolno. Co on tak wolno robi? O co chodzi? Dlatego, że kopiowałem ten plik i chcę mieć moje pędzle.
które poprzednio tworzyłem w poprzednim projekcie. Sprytne, co? Dzięki temu nie będę musiał na nowo paletę koloru tworzyć. Gdzie są palety koloru? Jejku, no, czemu tu nie ma tego? Kurde, myślałem, że mi to zimportuje. Aha! Już wiem, co mogę zrobić. Mam! Ona po prostu nie była tu pokazana. Nie była wyświetlona, dlatego że... A czemu tylko tyle pędzli jest? Żartuję se. To jakiś żart? Przecież ja to nadpisywałem. Lewym przyciskiem myszki przeciągacie. A, są tu. Mam, moi drodzy pędzle. Wiem, to trochę może być skomplikowane, ale się udało. Widzicie? Zaimportowałem wszystkie najważniejsze pędzle. Choć ja też nie musiałem nic na nowo konfigurować. To sobie trochę powiększę moje okno. To mógłbym w sumie zamknąć, bo ja tego w ogóle nie potrzebuję. No i dobra, narysujmy sobie jabłko. Warstwa kolorująca. Aha, pokażę wam, jak eksportuję mój namalowany rysunek. Jabłko. O, będzie lepiej. To jest warstwa do rysowania, to jest warstwa do kolorowania. Muszę jeszcze raz projekt, moi drodzy, zapisać. Po prostu nie chciałem na nowo. Nie chciałem po prostu pędzli tworzyć, palety pędzli na nowo. Dlatego się zdecydowałem na ten krok. Kurde, musiałbym teraz... Mam tu. Mam zielony kolor i jest, nie muszę na nowo tego importować. O nie, za mały jest. Co to mam być? To mam być jabłko? Nie szkodzi! Ja potem będę to... Cholera, jak to powoli działa. Wiem, co mógłbym zrobić. To jest taka opcja. Czemu ta opcja jest taka... Prawie była wyłączona. O, teraz mi się lepiej koloruje. Dobrze, że tą opcję aktywowałem. Zwiększyłem trochę opcję Smudge Radius. A, zdecydowanie lepiej się teraz koloruje. Nie, bo chcę wam pokazać, jak w tym programie zapisać namalowany projekt, bo można w tym też malować. Tylko brakuje mi narzędzi takich jak w programie Krita. Narzędzi do selekcji. One są spoko. Mamy nasz pędzel Blur, który poprzednio w tamtej starej palecie zapisywałem. O, są nasze ustawienia, takie jakie były. Najlepsze jest to, moi drodzy, że mogłem importować bez problemu stare pędzle, które poprzednio konfigurowałem. Dzięki temu, rysując to jabłko, nie muszę nic na nowo robić. Możecie robić też, że copy i paste insert, wklejać kolor. Dark. Aha, bo ciężko czasami kolor wybrać. Ciemna zieleń. Teraz, ach, czemu tak?
czemu, aha, bo tutaj mogę napisać, gdzie to się znajduje? Nie szkodzi, nasza paleta i tak znajduje się w tym samym katalogu. Bo muszę wam pokazać, jak robię eksport. Ach, kurde, nie wyszło. Ta strona powinna w sumie być dużo ciemniejsza. Zastanawiam się, czy jest opcja. Ach, kurde, co ja robię? Tu trochę lipa, bo nie ma narzędzia laso magnetyczne, który występuje w Krita programie. A tutaj musiałbym zmniejszyć to. Wtedy będzie ciemniejszy kolor, jak zmniejszę opcję Smart Radius. Kurde no. Czemu tak jakoś beznadziejnie mi się maluje? Brakuje mi takich opcji, można dać do pędzla Multiply. Ale gdzieś tę opcję również i tu widziałem. Opacity Multiply. To chyba jest ta opcja. Ale nie, ona nie jest taka sama. Dobra, już wam pokażę, bo muszę zaraz gdzieś iść. Bo muszę zaimportować to. O, już mam część jabłka. To powinno być jasne i to był błąd, to co zrobiłem. Chodzi o to, że to, nie wiem, mam bardziej taki jakby, nie, za jasne. Dobra, malujemy dalej. Za dużo, co ja robię, czemu to jest takie jasne? Bardzo lubię tę opcję. Tę opcję muszę troszkę zmniejszyć. Choroba jasna. No nie jest tak jasne, jakbym chciał. A nic to nie szkodzi. Bo to można jeszcze rozjaśnić. Tylko wam okazuje, blur. Nie, co to, czemu ten enzyl taki brzydki? To był inny blur, ten blur był lepiej skonfigurowany przeze mnie, lepiej farbę rozmazywał. Dobra, a teraz wam pokażę, kurde, nie jest to prawdziwe jabłko, bo powinno ono bardziej być trójwymiarowe, ale nie będę dokładnie rysował jabłka, bo nie mam na to czasu, bo muszę gdzieś pojechać, bo kończy mi się o mały dzień, a nie chcę cały dzień przy komputerze siedzieć. Teraz wam pokażę, jak robię eksport, aby było tylko jedno zdjęcie, bo mamy dwa levely, ale musimy robić teraz eksport, aby je... Jakby to powiedzieć, aby zrobić za pomocą opcji Merge. Jest tu w ogóle taka opcja? Ja nie chciałbym tutaj tego robić, ale... Dobra, zapiszę jeszcze raz. Sprawdzę, czy w ogóle taka opcja tu istnieje.
Chyba tylko w innej opcji tak jest. Nie ma opcji merge. Jak spawać i łączyć razem, to trzeba zrenderować na jabłuszko do pliku JPG i wtedy automatycznie będzie zrenderowane. Razem jabłko zrenderowane. Aha, jest tutaj, okej. To będziemy mieli nasze jabłko zrenderowane. Nie, to jedna tylko klatka. I teraz sprawdzę naszą rozdzielczość. No i mamy namalowane jabłko w programie OpenTunes. Dobra, mam nadzieję, że się wam ten tutorial podobał. Także życzę wam miłego dnia. Można renderować, można ładować palety kolorów, ale aby je poprawnie załadować, to najlepiej skopiować ze starego katalogu jedną z palet, bo ona zawiera informacje o pędzla. Dopiero wtedy powiedzieć programowi, jeszcze raz zaznaczyć katalog jako główny i utworzyć nazwę nowego projektu i będziecie mieli zaimportowane pędzle. Nie trzeba będzie ich konfigurować od nowa. Jeszcze sobie tu zapiszę. Także mam nadzieję, że się wam tutorial podoba. Trochę głupio zapisuję, bo trochę za wolno. A jeszcze jedno, upewnijcie się, że macie odznaczoną opcję tworzenie kopii zapasowych tu, bo to może spowolnić. To ja odznaczyłem. I jak wybieracie katalog jako główny, to zaznaczcie te trzy opcje. Wtedy na pulpicie też pulpit uwzględni dokumenty i wasz dostosowany do waszych potrzeb katalog.